Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 23. część. 23. część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejsze pytanie to jest, kiedy nastąpi wielki ucisk? Kiedy według Słowa Bożego, według Biblii nastąpi wielki ucisk? Czy w ogóle możemy to wiedzieć? Owszem, możemy, bo jest to dokładnie napisane. I wielki ucisk to nie jest teraz. Niektórzy twierdzą, że jak poszli do Biedronki i nie było ich ulubionego jogurtu albo pachnącego papieru toaletowego, to, że to już jest wielki ucisk. Nie, to nie jest wyznacznik wielkiego ucisku. Albo że musieli z powodu złej pogody lub jakichś zarządzeń rządu związanych z zwiększoną zachorowalnością na grypę, musieli zacząć chodzić w maseczkach lub jakichś innych uatrakcyjniaczach. To też nie jest wyznacznik wielkiego ucisku. Wielki ucisk jest czymś takim, że nie da się tego z niczym pomylić. I kiedy nastąpi wielki ucisk według Słowa Bożego? Wyraźnie widać, że to będzie w drugiej połowie 70. tygodnia Daniela. Daniel opisał to w 9. rozdziale Księgi Daniela, między 24. a 27. wersetem. Czytaliśmy o tym. I teraz, jeżeli ta druga połowa ostatniego tygodnia, to jak tydzień lat ma 7 lat, to połowa ma 3,5 roku, albo 42 tygodnie, albo 1260 dni. I kilka takich punktów z Biblii, które nam pokażą. Ta druga połowa ostatniego tygodnia Daniela określona jest w Biblii w sposób na przykład taki jak w objawieniu 12:14. Objawienie, rozdział 12, werset 14. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu z dala od węża. Ta niewiasta to jest wierna resztka Izraela, która rozpoznała, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem i że Antychryst, który wtedy zasiądzie w świątyni, to nie jest prawdziwy Mesjasz. To mamy już wcześniej zasygnalizowane w Księdze Daniela, rozdział 9. I tenże rozdział 9 Księgi Daniela, wersety 24 do 27 sobie teraz przeczytamy. Daniela 9 rozdział 24 do 27 wersetu. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina. I przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie, i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i rozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni i 62 tygodnie. W ciągu 62 tygodni znowu będzie Jeruzalem odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nic nie będzie miał. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec, powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I teraz uwaga. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli na 7 lat.
połowie tygodnia, czyli po 3,5 roku. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I te drugie 3,5 roku to jest właśnie tenże okres, który nazywamy wielkim uciskiem. I jeżeli teraz kontynuujemy, kolejne miejsce, gdzie ten drugi okres 3,5 roku jest przedstawiony dokładnie, precyzyjnie, nazwany jest 42 miesiącami, czyli dokładnie 3,5 roku, czyli 1260 dni, czyli połowa z 7 lat. I teraz objawienie 11 rozdział. Objawienie 11 rozdział, werset 2. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. 42 miesiące, 3,5 roku, 1260 dni, czyli połowa 7 lat. Kolejne miejsce, 13 rozdział, 5 werset. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. 42 miesiące, 3,5 roku, 1260 dni, połowa z 7 lat ostatniego tygodnia Daniela, który zacznie się w momencie pochwycenia Kościoła. Wszyscy chrześcijanie wtedy zostaną zabrani z ziemi i przez te 7 lat będzie czas już bez chrześcijan. Jeśli nie lubisz chrześcijan, no to oczekuj na ten czas, bo wtedy ich już nie będzie. Ale na ziemię spadną wtedy sądy, takie, których nie było od początku świata i nigdy potem nie będzie, aż do końca ziemi, kiedy ziemia i niebiosa z trzaskiem przeminą i spłoną. Kolejne określenie znajdujemy w objawieniu 11 rozdział. 3 werset. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. 1260 dni to jest 3,5 roku, 42 miesiące, czyli czas, czasy i pół czasu. Połowa z 7 lat ostatniego tygodnia lat Daniela, opisanego w 9 rozdziale Daniela od 24 do 27 wersetu. I teraz widzimy wyraźnie, że podczas pierwszych 3,5 roku ostatniego tygodnia Daniela będzie tak, że będą ziemię dotykały różne sądy Bożej opatrzności, tak? Czyli takie sądy, które są od Boga, głody, wojny i tym podobne rzeczy, opisane między innymi w objawieniu Jana, 6 rozdział. To widać wyraźnie w objawieniu Pana Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, które zostało przez Jana nam dostarczone. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk. A dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród 4 postaci mówił: miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął 4. pieczęć, usłyszałem głos 4. postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię
śmierć, a piekło szło za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli, i wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak i oni, ponieść śmierć. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim począśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, możnowładcy i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Widać, że jest to wyraźnie, że to jest gniew kogo? Tego, który siedzi na tronie i gniew baranka, tak? I to jest w pierwszej części 3,5 roku. Ziemię dotkną sądy Bożej opatrzności. Drugie 3,5 roku będzie jeszcze trudniejsze. To czas takiego sądu, jakiego nie było od początku świata. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. To możemy taką zapowiedź Pana Jezusa przeczytać w Mateusza 24:21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Dokładnie tak. To będzie właśnie ten wielki ucisk, o którym dzisiaj rozmawiamy. I to prześladowanie wyjdzie ze strony, po pierwsze, antychrysta, bo on będzie prześladował wiernych Żydów, którzy rozpoznają, że antychryst nie jest Mesjaszem, tylko że to Pan Jezus jest Mesjaszem. Po drugie, rząd powstałego państwa rzymskiego, tak, to oni będą drugą grupą. No i oprócz tego jeszcze bezpośrednio Boży Sąd. Widzimy to w Księdze Objawienia, dokładnie opisane. Nie będę teraz czytał całości, bo to jest od 8 do 19 rozdziału. Przeczytaj na spokojnie, weź Biblię, Apokalipsę świętego Jana od 8 rozdziału do 19, tak żeby sobie dokładnie o tym przeczytać. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiejszy temat, kiedy nastąpi wielki ucisk, czyli 23 odcinek serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I zachęcam do tego, żeby oddać swoje życie Bogu. Żeby nie musieć na ten wielki sąd, na ten wielki ucisk iść. Bo jeżeli uwierzysz Pana Jezusa i Pan Jezus przyjdzie po swoich, to Cię weźmie ze sobą i nie będziesz musiał brać udziału w tym wszystkim. Będziesz uratowany. Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty właśnie po to, żeby zgładzić wszystkie grzechy wszystkich wierzących Jemu ludzi. I jeżeli uwierzysz Pana Jezusa, wszystkie Twoje grzechy są automatycznie przypisane Chrystusowi w momencie, gdy On wisiał w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty. A wtedy Tobie jest przypisana sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa. Ty w oczach Bożych w tym momencie
od tego momentu stajesz się sprawiedliwy, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. To Bóg taką ocenę przypisuje Tobie na podstawie tego, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie. Więc żadne okoliczności nie są w stanie naruszyć tego doskonałego, wspaniałego zbawienia, doskonałego, wspaniałego Zbawiciela. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Więc uwierz. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. On za Ciebie umarł. Z Bogiem.